Dzisiaj 11 zlot psów samojedów, tak? Proszę powiedzieć, czy zawsze spotykacie się w tym samym miejscu, czy w różnych miejscach? To jest 11 zlot samojedów, spotkania są cykliczne, ale spotykamy się za każdym razem w innym miejscu. Samojedy to jest rasa, która jest z północnej Syberii. Jest to rasa pozbawiona agresji. Głównie opiekują się w jurtach dziećmi. No i tutaj też, jak widać, sama miłość tych psów do wszystkich dookoła. No i to są psy, które potrzebują dużo jakby zajęć z nimi, bo są to psy pierwotne, aczkolwiek są bardzo kochane i odwdzięczają się później tym. Ile tych piesków tutaj przyjechało dzisiaj? Dzisiaj mamy ponad 20 samojedów z Dolnego Śląska, jest jeden nawet z Warszawy. Bo patrząc teraz na te psy, one są brudne, są białe i są brudne. I czy pielęgnacja wymaga tutaj naprawdę dużo zaangażowania, czy generalnie są na to sposoby, żeby szybko zrobić, tak zrobić, żeby piesek był dalej biały? Z tymi psami jest jak z dziećmi, czyli uwielbiają błoto. One są białe tylko na wystawach. Ale radzimy sobie w ten sposób, że opłukujemy, ponieważ one mają włos i podszerstek, opłukujemy to, co jest jakby błotem, a psy w momencie suszenia jeszcze wytrzepują resztę tego pyłu i potem są znowu bialutkie. Proszę powiedzieć, jaki charakter mają, jaki charakter ma ta rasa psów? One są bardzo wspaniałymi psami, rodzinnymi, ale potrzebują też mieć trening, potrzebują pracy, potrzebują zaprzęgów. Jeśli są dobrze wykorzystywane, to są naprawdę wspaniałe psy dla rodzin. Czyli rozumiem, że takie domowi przyjaciele. Domowi przyjaciele, ale którzy potrzebują ruchu, potrzebują długich spacerów w ciągu dnia, nie są to kanapowce. A ciężkie są, że tak powiem, w ułożeniu te psy? Tak, samojedy to jest rasa pierwotna, więc jak najbardziej są to trudne psy do ułożenia, trzeba poświęcić im dużo czasu, dużo pracy. Te psy trochę dłużej się rozwijają, bo do trzeciego roku życia i ten trening musi być wydłużony, trzeba mieć cierpliwość, nie można używać agresji, krzyku, żeby ten pies się nie zraził, bo wtedy może właśnie okazywać cechy agresywne, ale jeśli jest dobrze układany, te treningi są we współpracy, to są wspaniałe psy. Te psy kochają dzieci? Tak, jeśli właściciele dzieci wiedzą, co robić, jak przystosować dziecko do życia z psem. Bo to bardzo często nie pies jest problemem, tylko dziecko, które źle się z nim obchodzi. Więc ogólnie kochają dzieci, ale oczywiście jeśli są przez nie dobrze traktowane. Dzisiaj zlot w Wałbrzychu, tutaj w gościńcu. Natomiast kolejny, gdzie planujecie? Ogólnie zastanawiamy się jeszcze tutaj nad okolicami, ale raczej ustalamy to na bieżąco, zbieramy się, robimy burzę mózgów i potem ja zajmuję się już organizacją całej reszty rzeczy.